Zanim zaproszę Was do wysłuchania pełnego wywiadu z doktorem Normanem Pieniążkiem, muszę Was przeprosić, bo pierwsze półtorej minuty naszej rozmowy ma beznadziejną jakość dźwięku. Dlatego zaciśnijcie pięści, zaciśnijcie uszy, przetrzymajcie te półtorej minuty, a później wszystko będzie ok. Dziękuję. Cześć, witajcie, tu Radek Pogoda i kolejne spotkanie z człowiekiem, którego bardzo, bardzo, pojawienie się bardzo Was ucieszyło przy ostatnim podejściu do serii Pogodajmy. Pan doktor Norman Pieniążek, dzień dobry panie Normanie. Dzień dobry panie Radku, miło pana znowu zobaczyć. Muszę panu powiedzieć, że część naszych widzów będzie oglądała pana z wyszczerzonymi zębami i kłami, bo to co widać za pańskimi oknami to piękne słońce, to w porównaniu z Polską, która w tej chwili jest i poprzemrożona i zasypana śniegiem z góry na dół, to jest coś, co podnosi ciśnienie, nie ma żartów. Tak, ale u nas rano dzisiaj było 11 stopni tylko. Aż się boję spytać, w której ze skal, rozumiem, że z Celsjusza. Nie, w Celsjuszu. No to, o czym my rozmawiamy. Nie wiem, czy ktoś tutaj ze słuchaczy, który nie otarł się o Stany, potrafi odjąć 32, prawda, podzielić przez 2 i dodać 10%, prawda, więc to nie wiem, czy wielu ludzi wie, jak to się przelicza. Ja na wszelki wypadek w domu mam termometry w obydwu skalach. No, to myślę, że nie ma wyjścia. Ja się z tego śmieję się trochę, bo te skale Fahrenheita paradoksalnie dużo trudniej się akceptuje niż przeliczenia z kilometrów na mile, na przykład jak ktoś się po Stanach porusza. Natomiast tak naprawdę ten cały standard właśnie związany z jednostkami miary, jak można by na ten temat długo gadać, ile już doprowadził, do ilu kłopotów doprowadził w historii. Natomiast tak naprawdę jest to coś, o czym mało kto myśli, jak planuje wycieczki, jak planuje wyjazd czy emigrację. A to naprawdę trzeba sporo pozmieniać, no bo nagle temperaturą przyjazną zamiast 20 stopni czy 22 okazuje się, że ta miła temperatura to jest 72 stopnie Fahrenheita i bądź tu mądry. Także szaleństwo kompletne. Ale to poza sceną zazdrości, którą już panu zrobiłem, za to piękne słońce za oknami, przede wszystkim muszę podziękować i to w imieniu bardzo wielu osób, które nas komentowało. Nie wiem, czy miał pan ochotę i czas, żeby przeglądać komentarze na YouTubie pod tym naszym wywiadem i naprawdę masa osób była zachwycona tym spokojem tej naszej rozmowy. Także myślę, że dzisiaj to powtórzymy, natomiast dzisiaj będę musiał niestety trochę pokombinować w tym znaczeniu, że mam do pana trochę pytań związanych z najnowszymi zakusami naszych przyjaciół z jednego szwajcarskiego kurortu, paru ludzi, o których historia zawodowa dzisiaj jest już na poziomie Genewy, ale zaczynała się w Etiopii. No, niestety przez parę pierwszych minut, jeśli pan pozwoli, trochę pójdziemy w tematy tak zwane bezpieczne dla YouTube'a, koszerne dla YouTube'a, a do tych tematów związanych z nowym pomysłem, którego nazwa zawiera literkę X i nie mówimy o Twitterze, podejdziemy za te 5, 7, 8 minut, jak już Cerberzy, YouTube'owi, Cerberzy Facebookowi czy LinkedInowi, czy jakichkolwiek innych portali trochę się uspokoją. Bo chciałem zacząć od pytania, które dla wielu osób w Polsce wydaje się może mało istotne, a tak naprawdę ma bardzo duży wpływ na naszą rzeczywistość, czyli od amerykańskich wyborów. Pan mieszka na Florydzie, w stanie, który jest zarządzany od lat już przez gubernatora DeSantisa, człowieka, który po pierwsze jest republikaninem nie tylko z nazwy, bo on faktycznie też takie jakby konserwatywne poglądy, konserwatywne decyzje podejmuje. Dzisiaj niestety przegrywa sromotnie z Trumpem, jeśli chodzi o możliwość startu w wyborach prezydenckich. Natomiast jak patrzy pan dookoła siebie z perspektywy człowieka, który funkcjonuje na Florydzie, w jednym z tych bardziej wolnych miejsc w Stanach, jak pan patrzy na tą jesień? Czy to znowu będzie mieli powtórkę zamieszki, przekręty, oskarżenia, chaos, czy raczej Amerykanie tym razem do wyborów podejmą spokojniej? Nie, ja jestem, jeżeli chodzi o wybory na tym najwyższym szczeblu, to po obejrzeniu filmu 2000 Move, nie wiem, czy pan ten film widział, jestem bardzo nastawiony negatywnie czy pesymistycznie do tych wyborów. Dlatego, zresztą widziałem to dokładnie, jak jeszcze mieszkaliśmy w Atlancie, nie było jeszcze takiego najazdu ludzi zatrudnionych przez tych multimilionerów lewicowych, którzy w dużej mierze odziedziczyli pieniądze, albo na pomyśle, który jak Facebook komuś ukradł, prawda, zrobili miliardy i oczywiście mają za nic kapitalizm, mają za nic, prawda, republikanów czy przestrzeganie konstytucji i po prostu posłużę się przykładem. Jak mieszkaliśmy w Atlancie, prawda, przez 32 lata, od 89 do 2001, to duże miasto, mieszka tam prawie, znaczy samo miasto może nie jest tak duże, dlatego że na szczęście w Georgii ograniczyli, żeby to miasto nie wchłaniało przedmieść.
ale z całą tą aglomeracją, prawda, można tak to nazwać, czyli innymi powiatami, które składały się na tą metro Atlantę, to było około 7 milionów ludzi, więc to jest ponad połowa mieszkańców Georgii. I w takim razie można było przepchnąć wynik wyborów i to wyglądało w ten sposób, że przyjeżdżali ludzie na stypendiach właśnie od tych wszystkich organizacji finansowanych, to jeszcze przed prawda, Zuckerbergiem, chociaż wolę na niego mówić Zuckerdreck niż Zuckerberg, przepraszam, za brzydkie słowa po niemiecku. I oni przyjeżdżali, wynajmowano im bardzo, mogli wynająć bardzo drogie hotele i mieli listę wyborców, którzy, znaczy tak zwanych wyborców, którzy nie głosują, prawda, albo nie głosują regularnie. Chodzili po nich i dawali im pieniądze. Te pieniądze dawane przez demokratów, prawda, potencjalnym wyborcom nazywały się walking money, żeby oni się przeszli, prawda, do lokalu wyborczego. Ale i to było uznane za legalne, co nie powinno być absolutnie uznane za legalne, że komuś się płaci, żeby zagłosował. Nie? Ale zrobiono to o jeden krok do przodu, chociaż nie tak daleko, jak zrobiono to w Kalifornii i chyba jeszcze w kilku innych stanach. Mianowicie, oni występowali na przestrzegając przepisów stanowych, że ludzie, którzy właśnie z nimi nawiązują kontakt, występowali o kartę do głosowania przez pocztę. To jest i to bardzo... mail-in ballot, tak? Proszę? Mail-in ballot, jak to się nazywało? Nie, absentee. Absentee, okej, czyli jeszcze inna zasada. Absentee ballot. To można było pójść i odebrać, albo można było wystąpić na internecie, co oczywiście robili to ci inni ludzie, i to przysyłano tam tym ludziom do domu. Oni mieli bazę danych na laptopach, do kogo teraz trzeba pójść i sprawdzić. I oczywiście wypełniali za tamtych i podpisywali tamci, albo podpisywali ci inni. Jeżeli nie było wzoru podpisu, no to tego nie było jak sprawdzić, a w ogóle sprawdzanie wzorów podpisów jest bez sensu. I drugi numer, jaki był, to były wesołe autobusy. Mówimy to o latach 90. Teraz to jest wszystko bardzo zmienione od czasu pandemii. Nie? I było tak, że był autobus, czy wiele autobusów, do których się brało ludzi i się jeździło od lokalu wyborczego do lokalu wyborczego i oni ustawiali się i tam głosowali. Oczywiście dostawali więcej niż kupon do McDonalda, prawda? Dlatego, że cały dzień musieli poświęcić zamiast, prawda, sobie pić czy strzelać sobie narkotyki właśnie na taką wycieczkę po lokalach wyborczych i także poza Atlantę. Jak to było możliwe? Demokraci walczą tak jak, prawda, nie wiem, o źrenice oka, jak się mówiło za komunizmu w Polsce, żeby nie trzeba było pokazywać dokumentu ze zdjęciem. Oczywiście w Georgii, która była dość konserwatywnym stanem i przeszła z demokratów 100% na republikanów 100%, teraz przechodzi na drugą stronę, jak już się potrafi, prawda, głosować odpowiednio, to bronią do najwyższych sądów to, żeby można było głosować bez dokumentu ze zdjęciem, mówiąc, że to jest rasizm tak i jest. Mniejszości. Ale przecież jak ten sam człowiek pójdzie i chce kupić wódę, czy chce cokolwiek zrobić, no to musi pokazać dokument ze zdjęciem, prawda? I w Stanach można dostać prawo jazdy i identyczny dokument, który nie jest prawem jazdy, ale jest takim dokumentem ze zdjęciem, nie? Coś jak dowód osobisty, prawda? Więc nie każdy ma dowód osobisty, więcej osób ma prawo jazdy, to jest używane jako dowód osobisty i ci, co nie prowadzą samochodu, mają właśnie to. Więc to po prostu było bardzo, bardzo dużo dało tym właśnie tym lewicowym milionerom czy miliarderom wpływu na wybory i co roku to było coraz bardziej popularne, zwłaszcza, że robili się strasznie bogaci ci ludzie, jak prawda ten Zuckerdreck czy właściciele, bo jest kilku YouTube'a. Nie? Więc oni szuflują ogromne miliardy na tych ludzi, którzy oczywiście bardzo często są bezrobotni albo biorą sobie urlop z pracy. Natomiast w 2020 roku, gdzie te wybory były takie groźne, to pewna moja znajoma, Polka niestety, z Atlanty, się pomyliła i wysłała do wszystkich swoich znajomych na Facebooku apel. Że słuchajcie, w powiecie DeKalb, to jest jedna z części, prawda, Atlanty,
wiecie, Dyka, jest 40 tysięcy kart do głosowania i nie można, tych wysłanych, i nie można sprawdzić adresu. Nie można sprawdzić podpisu. Apeluję do ochotników, żeby się stawili, żeby to zweryfikować. To można w 5 minut zrobić. No więc widać, że po prostu się nawet nie przejmują ci ludzie, dlatego że prasa tego nie opisze. I najgorzej jest w Kalifornii, bo w Kalifornii prawo stanowe pozwala na przykład panu chodzić po domach i zbierać te karty i dostarczać je do skrzynek. I to zostało sfilmowane, że jedna osoba w ciągu jednego dnia wrzucała, nie wiem, około 100 czy 200 tych kart. Ale to wie pan co? Z tego, co ja pamiętam, bo ja też akurat ten okres wyborów Biden i Trump mocno analizowałem, relacjonowałem jeszcze na kanale Rafała Otoki Frąckiewicza, tam problem był też w drugą stronę, bo ci ludzie zbierali karty na przykład z całego osiedla, czy z jakiejś tam od grupy ludzi w okolicy, którzy na to pozwalali, i robili tak, że karty na demokratów lądowały w skrzynce jako te, które liczą się do procesu wyborczego, a karty ze skreślonym Trumpem, czy ze skreślonym DeSantisem, czyli przedstawicielem na przykład właśnie partii republikańskiej w innym stanie, czy w wyborach prezydenckich stricte w tym momencie samego Trumpa, one lądowały w śmieciach. I była masa przecież zdjęć. Było troszeczkę inaczej. Okay. Mianowicie, osoby zbierające nie pozwoliły nikomu, bo nie zapłaciły, gdyby zaznaczył kandydatów z Republikanów. Oni okay, 100%. To skąd się pojawiały te ogromne ilości kart wyrzucone do śmieci? To już z komisji wyborczej? To z komisji. To z komisje wyborcze. Komisje wyborcze oficjalnie wywalały obserwatorów republikańskich. Sąd Najwyższy niedawno uchwalił, że to jest nielegalne. Więc zobaczymy, jak będzie w te wybory, dlatego że były kamery i zdobyto z tych kamer z tej sali te wideo. Wywalono, zamykamy, zgaszono światło. Po pół godzinie wchodzą, prawda, tylko już ci z Partii Demokratycznej i segregują te karty, no, te wyrzucane. To segregują. W którejś z komisji pamiętam, że... Takie nagranie, o którym pan mówi, pokazywało też, jak właśnie członek komisji do tego na nowo rozświetlonego pomieszczenia wszedł, poszedł na pewniaka, podszedł do jednego ze stołów, które stały gdzieś tam pod ścianą, osłoniętym takim długim obrusem do samej ziemi, podniósł obrus, wyjął dwie walizki i z tych walizek dorzucił głosy po prostu do puli, tak? I to jest nagrane, to przecież, ale mówię, ja te nagrania widziałem wtedy, w listopadzie, czy na początku grudnia, kiedy cały czas było przecież gorąco w Stanach, jeśli chodzi o wynik wyborów, właśnie Trump versus Biden. I nikt z tym nic nie robił. Chwilę później mieliśmy oczywiście odwrócenie uwagi tą tak zwaną insurekcją, czyli tym powstaniem 6 stycznia, kiedy to protestujących ludzi zaprosiła ochrona, no, Kapitolu do tego, żeby sobie zrobili spacer, a później zrobiono z tego akcję medialną, którą niestety tak zwany standardowy, czy tam statystyczny Amerykanin łyknął jak pelikan kapsla po piwie i poszło. Doszliśmy właśnie do 6 stycznia, kiedy Amerykanom zaciemniono, założono im kaptur na głowę, kaptur oczywiście medialny, kaptur związany z manipulacją, który sprawił, że przestali zajmować się tak naprawdę rzeczywistymi wynikami wyborów, no bo wszystkie media jak na komendę we współpracy z CIA, czy w ogóle ze służbami tajnymi, bo przecież tam Secret Service był w to zamieszany i ochrona Kapitolu i tak dalej, nagle pokazano Amerykanom, że to właśnie jakiś atak na demokrację, jakaś próba powstania, próba wywołania rewolucji przeciwko zgodnym z prawem wynikom wyborów. No i moim zdaniem to w dużym stopniu pomogło, czyli wielu ludzi nie tak bardzo nakręconych na tą całą aferę, czy różnicę między właśnie Bidenem i Trumpem, jeśli chodzi o wynik wyborów, wielu ludzi skupiło się na tym, czy pozwoliło sobie na odwrócenie własnej uwagi na te sprawy związane z szamanem, z takimi pięknymi rogami, który siedział na fotelu tam prowadzącego i tak dalej, na narzekaniach pani Pelosi, na narzekaniach AOC, których tam nie było, jak się okazało, i tak dalej, i tak dalej. Jak pan na to patrzy? Czy ten numer faktycznie przeszedł, czy Amerykanie nadal pamiętają te wybory 2020 jako miejsce, jako czas, w którym zostali oszukani? Tak, dlatego, że po prostu Trump nie jest osobą obecnie, czy od 4 lat, którą by się specjalnie chciało lubić. Ale wszyscy wiedzą, że Trumpa po prostu skrzywdzono bardzo i wszyscy
znaczy wszyscy, jakaś tam część, która nie wiem ile wynosi, ale bardzo wielu ludzi wie, że ta cała sprawa, prawda, z tym, że Trump jest tym rosyjskim, jest agentem Putina i że prawdą było to, że miał w hotelu w Moskwie panienki i miał ten złoty deszcz, prawda, bez wchodzenia w szczegóły, który zadziałał na przykład, no miał nowotwór mózgu, prawda, John McCain, ale John McCain jak to zobaczył, to nawet nie pomyślał, żeby to sprawdzić coś, tylko poleciał do FBI. Oczywiście FBI to miało od samego początku, bo zamówiło ten raport, ale widać jak ten pierwszy, prawda, kompletnie wysany z palca, prawda, ten dokument, prawda, na Trumpa i ludzie wiedzą, że to wszystko, co o nim opowiadano, że to było wysane z palca i tak naprawdę... To tylko jedna rzecz, gdybyśmy to podzielili. To mówimy o tym etapie jeszcze w czasie, kiedy Trump był prezydentem, kiedy wstawiano mu zarzuty oparte o tak zwane Russian collusion, czyli to, że on współpracował z Rosjanami. Jeszcze nie był prezydentem, to zaczęło się zanim został prezydentem. Prawda? Czyli to był jeszcze 15 rok. Mhm. Jeszcze 15 rok to się zaczęło i bardzo wiele ludzi to wie. Niestety facet polskiego pochodzenia, pan Strzok, nie tylko był tak głupi, że wymieniał SMS-y ze swoją kochanką, nie wiem, żona pewno go trzepaczką później zbiła po tym, to jeszcze był jedną z najobrzydliwszych osób w całym tej sprawie. Pewnie. I dlatego, to teraz cofniemy się do początku pytania, i dlatego ludzie uważają, że Trumpa potraktowano bardzo niesprawiedliwie. Jeżeli ktoś na przykład z moich znajomych mówi, no tak, ale ten tam taki straszny, przecież trzeba było coś z nim zrobić, to ja daję ten krótki filmik, który jest na YouTube, jak pani Pelosi podarła mowę, prawda, tą o stanie państwa Trumpa. I mówią tak, ale on jej nie podał ręki, albo ona się odwróciła, dlatego jej nie podaje ręki, bo ona w razie nie chciała, żeby jej podał ręki. To było wszystko ukartowane z jakichś speców, prawda, od reklamy, że ona nie pozwoli, żeby się z nią przywitał, a poza tym podrze to, co jest naprawdę przekroczenie wszelkiego tego dekorum tej mowy. Ja widziałem chyba wszystkie od czasu, jak jestem w Stanach, od Reagana, prawda, w 87 roku, prawda, do Trumpa, widziałem te wszystkie, Bidena odpuśćcie, widziałem te wszystkie mowy, prawda, prezydenckie o stanie państwa i to jest no niesamowite, prawda, teatr, prawda, są ci specjalnie zaproszeni goście przez jedną i przez drugą stronę, prawda, to wszystko jest bardzo z takim no, teatralnym, prawda, tym. I to, że ona podarła tą mowę tak, to znaczy nie to tutaj podarła się pod stołem, tylko tak, kamera prosto na to, prawda, ale kamera powinna być prosto na to, bo to jest po prostu przekroczenie. Jeżeli tak zachowała się czołowa osoba z Partii Demokratycznej, to o czym tutaj mówimy, nie? A myślę, że to jest w dużym stopniu, tak jak pan powiedział, rzeczy wymyślone, ustawione przez ludzi od reklamy, od manipulacji, od wpływu. To Amerykanie wprowadzili jako pierwsi telewizję, jako pierwsi tę telewizję rozwijali jako narzędzie do promocji, do takiej propagandy sprzedażowej, ale też do propagandy politycznej. Robią to doskonale od lat. To samo mamy w kinach, to samo mamy w piosence, w tekstach i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest gdzieś tam mocno ze sobą powiązane. Natomiast pytanie moje jest takie, jak na to patrzy pański sąsiad, sąsiadka, ci ludzie, których ma pan gdzieś tam za tym pięknie oświetlonym słońcem oknem. Kiedyś, jak pamiętam, w Stanach normą były naklejki na zderzakach w roku wyborczym, normą były jakieś tam znaczki vote Biden, vote Clinton, vote ktoś tam, czyli głosuj na Clintona, głosuj na Bidena, wbijane przed domami na trawnikach. Bardzo mocno ten ruch oddolny występował. Ja nawet pamiętam sytuację, w której ludzie po domach chodzili, próbując nakłonić wprost swoich sąsiadów do tego, żeby zagłosowali na jednego czy drugiego kandydata. I to mówimy znowu o tym poziomie najwyższym prezydenckim, bo z tego, co mówię, no tak jak wspominam, dużo mniej było takich zagrań na poziomie wyboru szeryfa, wyboru sędziów i innych rzeczy, które też w Stanach odbywają się na zasadach właśnie powszechnych wyborów, tylko lokalnych. Jak to w tym roku wygląda? Proszę pana, na Florydzie to akurat nie jest problem. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że na Florydzie jest baza danych, kto zapisał się do którejś partii. To znaczy, nie trzeba być członkiem partii, w tym sensie, że płaci się składki. Tylko to jest potrzebne do prawyborów. Mhm. Jak są prawybory, to na nie idą przedstawiciele, oczywiście tak samo, tak zwani niezależnie, nie? I prosi się,
tą kartę do głosowania dla republikanów i nie można głosować na drugiej tej karcie, nie? Dla demokratów. I do mnie przyszedł sąsiad właśnie, który się wyprowadził, ale przyszedł do mnie sąsiad i powiedział: słuchaj, gratuluję ci, tu mieszkała demokratka, a ty się zarejestrowałeś jako republikanin. To już mamy tylko dwa domy na naszym kawałku, na tym ulicy bez wylotu, cul-de-sac, prawda, po angielsku, czy amerykańsku. I powiedział, że właśnie powiedział, nie powiedział mi kto, ale z wypowiedzi na takich spotkaniach się okazało, że niestety ludzie pochodzenia polskiego z niemieckim nazwiskiem, państwo Litke, są właśnie jednym z tych dwóch domów na chyba 30, którzy są demokratami. Więc tu nie zauważyłem bardzo tych naklejek do tej pory. Nie zauważyłem tych właśnie wbijanych tych znaków, które właśnie to albo przysyła partia, albo ktoś chodzący po domach roznosi i wstawia, że głosuje na kogoś tam. Mhm. Nie widziałem tego w mojej okolicy, być może nie wolno. A może jest za wcześnie, bo wie pan, mamy dopiero styczeń, wybory to jest jednak druga połowa roku, może nie chcą przegrzać. Nie wiem. Widziałem, co prawda, było referendum na dodatkowy procent w naszym powiecie, Manatee, w naszym powiecie, 1% więcej podatku od sprzedaży, bo podatków od uposażeń na Florydzie nie ma i dlatego tu dużo, i w Teksasie też nie, dlatego te Stany są takim magnesem dla wielu ludzi, bo się płaci w Kalifornii kilkanaście procent nawet dochodu właśnie, niezależnie od podatku federalnego na stan, nie? A tu jest to zero i ten dodatkowy procent miałeś na szkoły. I u wylotu mojej ulicy, na skrzyżowaniu z drugą ulicą, mieszka po obydwu stronach dwie rodziny murzyńskie, które mają ładne samochody i oni są nauczycielami. Więc poza tym tutaj akurat w tych osiedlach ktoś, kto nie da rady, prawda, jeżeli ktoś nie jest z klasy średniej, żeby tutaj zamieszkać, no zupełnie zrozumiałe. Że w Stanach są te, prawda, jakby to się nazywa zoning. Prawda, że tutaj są domy tylko w takiej granicach cen, tu w takiej, tu w takiej, tu w takiej. Więc oni mieli właśnie takie powbijane jakieś takie afisze, bo tak to można nazwać, chyba nie wiem jak po polsku to powiedzieć, które były właśnie, że głosuj na ten 1%. Okay. Więc chyba można stawiać, ale no, my nie będziemy nic stawiać, bo po prostu... Nie, od lat głosujemy, jak mówiłem, nie wiem, czy to u pana Kośnego, wyssałem antykomunizm, czy w to łączy każdą lewicowość z mlekiem matki, więc w takim razie nie podstawię, nikt nie musi mnie przekonywać, na kogo głosować. Nie? Nasza rozmowa z doktorem Pieniążkiem trwa prawie 2 godziny, natomiast nie jestem w stanie w tym filmie dziś puścić wam jej w całości, ponieważ zawiera w sobie zbyt wiele słów i określeń, które YouTube traktuje jako absolutnie niekoszerne. Zapraszam więc na alternatywne portale, przede wszystkim na BitChute i Rumble, natomiast spróbuję tą rozmowę przygotować z różnego rodzaju zagłuszaczami czy zastępstwami tych słów, które YouTube uznaje za wyjątkowo groźne i zaprezentować ją w całości albo w kilku częściach podzielonych na konkretne elementy. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego materiału z serii Pogadajmy i zapraszam na następne wywiady albo na przygotowane specjalnie pod potrzeby Cerberów YouTube'a dalszy ciąg naszej rozmowy z doktorem Pieniążkiem. Radek Pogoda, trzymajcie się, cześć.